Kamil Kosowski, bramkarz GKS-u, Tychy przed Pucharem Polski. Bronicie tego trofeum na lodowisku w Nowym Targu. Gracie z gospodarzami. Kto będzie faworytem według ciebie? Według mnie GKS Tychy. Wydaje mi się, że mamy drużynę silniejszą. Jedynym minusem jest to, że gramy na terenie Podhala. Wiemy, jakie są tam mecze, ale mam nadzieję, że nie będzie to jakoś wpływało na nas. Kupimy się na meczu i na początku wygramy pierwszy mecz, a później finał. No ale na tym lodowisku w Nowym Targu w tym sezonie jeszcze nie wygraliście. No oczywiście, no więc musi być ten pierwszy raz. Ostatnie mecze pokazały, że forma nam powoli powraca, bo mieliśmy chwilowe problemy. Powracają też zawodnicy, którzy mieli kontuzję. Chłopcy się teraz przygotowywali odpowiednio w Tychach, więc odpoczniemy jeszcze teraz kilka dni na święta. Zregenerujemy siły dodatkowo i jedziemy. Wychowanka JKH GKS Jastrzębie, nie będę pytał o to, z kim by się chciał zmierzyć w finale Pucharu Polski. Ja zawsze mam takie zdanie, że to jest tylko sport. Niezależnie gdzie gram, oczywiście pochodzę z Jastrzębia, ale na obecny czas reprezentuję barwy. Niezależnie jak jest przeciwnik, żeby być w finale, żeby obronić ten puchar, musimy wygrać po prostu z każdym.